Leczenie tego typu urazu powinno polegać na trzech fazach. W pierwszej fazie należy kompletnie zaprzestać aktywności fizycznej związanej z bieganiem. Ćwiczenia górnych partii ciała można jak najbardziej kontynuować. Należy stosować protokół RICE, czyli odpoczynek, lód, kompresja, elewacja lub zmodyfikowany protokół, tak zwany Peace and Love, który jest dostępny na stronie Sportoklinik. Leczenie farmakologiczne powinno się wprowadzać tylko, jeżeli ból jest wyjątkowo dotkliwy. Można wprowadzić elementy leczenia fizykalnego, takie jak miejscowa krioterapia, czy terapia TECAR, INDIBA, laser, fala uderzeniowa, elementy elektroterapii, które mają na celu złagodzić ból. W drugiej fazie można wprowadzić, jeżeli ból już jest troszeczkę mniejszy, można wprowadzić terapię manualną mającą na celu rozluźnienie mięśni, przywrócenie tak zwanego balansu mięśniowego. I jeżeli to leczenie zaczyna przynosić efekty i ból staje się jeszcze mniejszy, należy wprowadzić trzecią fazę, czyli odpowiedni trening mięśni. Celem jakby skorelowania mięśni przedniej grupy bocznej i tylnej grupy i przyśrodkowej grupy kończyny. Bardzo ważnym elementem jest trening mięśni brzucha, trening oddechowy i trening równowagi. Ponieważ jeżeli nie mamy dobrej równowagi, to nasze ciało zaczyna łapać równowagę w każdym innym miejscu i bardzo często przeciąża się właśnie to pasmo.